Nie wiedziałem, z czym się podzielić, ale kiedy po prostu zacząłem czytać Boże Słowo, a następną moją księgą jest Księga Daniela, przeczytałem pierwszy rozdział, przeczytałem drugi rozdział i od razu wiedziałem, o czym będę mówił, gdyż Księga Daniela mówi nam o jednym z największych modlicieli, jakim był w historii, a właśnie to był Daniel. I z jego przykładu możemy wiele, wiele się nauczyć. Był naprawdę przykładem męża modlitwy wstawienniczej. A dzisiaj właśnie chcemy się zwrócić w kierunku modlitwy wstawienniczej. Także chciałbym parę słów powiedzieć na temat modlitwy wstawienniczej. Kochani, przede wszystkim to, co zwróciłem uwagę już na wstępie, kiedy czytałem o Danielu, zrozumiałem, że Daniel, znaczy wyczytałem to, że Daniel jest nazwany przez Boga jako mąż miły. Nie wiem, czyście to zauważyli, czy zauważyliście o kimkolwiek w Biblii, żeby tak był nazwanym. Ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, może ktoś tak jest nazwany, ale Daniel przynajmniej dwa razy w 9 rozdziale 23 i 10-19 jest powiedziane, że jest miłym mężem, a w tym pierwszym fragmencie jest powiedziane, że jest bardzo miłym mężem. To chcę podkreślić, kochani, że jest bardzo miłym. Jesteś bardzo miły. Kochani, i chcę was w tym też zachęcić, że Daniel jako mąż modlitwy wstawienniczej był bardzo miły w oczach Bożych. Kiedy my przyjmujemy postawę taką, jak miał Daniel, jesteśmy bardzo mili w jego oczach. Pamiętajcie, Bóg sobie ceni niesamowicie modlitwę wstawienniczą. I Daniel zawsze się modlił i kiedy szczególnie jakieś strategiczne modlitwy, modlił się, łączył to zwykle z postem. Ale też chcę powiedzieć, że Daniel to był człowiek, który był mężem nieustannej modlitwy. To nie było coś takiego, że on po prostu zasłynął z tego, że były jakieś sytuacje trudne, modlił się, Bóg go z tego wyrwał i stał się bohaterem. Nie. Do tego prowadziła pewna ścieżka, pewnej systematyczności. My czytamy, że Daniel 3 razy dziennie modlił się do Boga, tak? On to miał w zwyczaju, żeby się modlić. To było po prostu treścią jego życia, modlitwa, nieustanna modlitwa. Nie jakaś tam incydentalna w związku z na przykład dniami skupienia, ale to było coś, co było jego nawykiem. To on żył, on oddychał modlitwą. I dlatego, kiedy go później widzimy, jak on się wstawia skutecznie, to było już jak gdyby wypracowane, przepracowane wcześniej. I dlatego Daniel jest taką postawą niesamowitą i Bóg mówi, że jest miły. I teraz popatrzmy, co Bóg mówi o tych, którzy modlą się o innych ludzi. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 1-4 wersetu. Co Bóg mówi o takich ludziach? Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz jaka? Dobra i miła. A więc tutaj jest ta tajemnica. Dlaczego Daniel był miły przed Bogiem? Dlatego, że on to robił codziennie. To było coś, co po prostu sobie tak cenił. Jest to dobra i miła rzecz przed Bogiem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc, kochani, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale to tak bardzo też zależy od nas, czy my się wstawiamy za tym. I teraz są dni skupienia, i właściwie jeden dzień, bo to jest sobota tylko, i też będziemy się modlić o ten czas, ale kochani, my musimy mieć pewną podbudowę pod to, dlatego żebyśmy się nie modlili jak gdyby troszkę na oślep, troszkę nie wiedząc tak naprawdę, o co się modlimy, bo ja poprzez to, co chcę się z wami podzielić, po prostu muszę pewne rzeczy skonfrontować i tak jak już wspomniałem, Daniel, zanim skonfrontował się z doświadczeniami i wyzwaniami takiego grubszego kalibru, najpierw
on skonfrontował się z własną postawą, z własnym sercem. My czytamy w drugim rozdziale Daniela, że praktycznie jego życie i życie jego przyjaciół po prostu było przesądzone. Po prostu śmierć. Taki był wyrok króla. Jeżeli ktoś nie powiedział, jaki był sen i nie wytłumaczył, to po prostu wszyscy magowie babilońscy byli skazani na śmierć, łącznie z Danielem i z jego towarzyszami. A więc kaliber tej sprawy był niesamowicie mocny, gruby, że tak powiem. I Daniel po prostu wiedział, że to już nie ma przelewek. Po prostu za parę dni koniec życia. I my później widzimy, co Daniel zrobił, że on wzywa tych swoich przyjaciół i mówi, wstawiajcie się wspólnie razem, bo razem bój toczmy, dlatego że jeżeli nie będziemy mieli odpowiedzi, nie będziemy mieli tej tajemnicy, którą król chciałaby mu odkryć, to po prostu jest po nas. Ale ja chciałbym najpierw przejść do pierwszego rozdziału, gdzie Daniel postanowił, że w swoim życiu coś będzie robił. Czytamy, że kiedy go wzięli do tej niewoli, on postanowił w pierwszym rozdziale, to jest napisane w 8 wierszu, że on postanowił, że nie będzie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. I on po prostu wyprosił, czy jakby prosił tego przełożonego nad sługami dworskimi i Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie. Bóg jak gdyby przyznał się do tej prośby, do tej małej, można powiedzieć, rzeczy, natomiast dla Daniela była to bardzo ważna rzecz. Takie wyrzeczenie. Przez 3 lata nie jadł mięsa, tych potwarów takich, które były skalane, oraz nie pił wina, jadł jedynie same jarzyny i wodę. Można powiedzieć taki post, takie wyrzeczenie, ale przede wszystkim to, że chciał się Bogu podobać, żeby nie kalać swojego życia. Boże Słowo mówi nam, że kto się czystym zachowa w drugim liście do Tymoteusza od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem użytym do celów zaszczytnych. A w Jeremiasza 15:19 czytamy, gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. A więc to była jego decyzja, aby się podobać Bogu. On również postanowił, to była jego decyzja, że będzie się modlił 3 razy dziennie. On to również postanowił. To był wyraz szukania Boga. I tak myślę sobie, że te rzeczy potrafimy zrobić. To nie są trudne rzeczy, żeby postanowić, że będę modlić się, że będę szukać Boga, że będę zachowywać siebie czystym. Amen? Czy to są jakieś trudne rzeczy? Ale kochani, są takie chwile, momenty, kiedy zderzymy się z rzeczami, które tylko Bóg może zrobić. Tak? Tylko Bóg może zrobić. I to właśnie na skutek modlitwy wstawienniczej. Bóg to może zrobić. I to już nie od nas będzie zależało, czy będę mógł coś zmienić, czy nie będę mógł zmienić, tylko od Boga to będzie zależało i od modlitwy wstawienniczej. Tak? Czyli taka sytuacja, jaka spotkała właśnie Daniela w drugim rozdziale na przykład. Czy inne sytuacje, piec ognisty, czy lwia jama i tak dalej, i tak dalej. Człowiek nic nie mógł zrobić. Tam już tylko była potrzebna interwencja z góry, Boża interwencja na skutek modlitwy wstawienniczej. I rozdział drugi właśnie mówi, werset 17-18, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy. To już powiedziałem, aby ich nie stracono, tak? I tutaj w modlitwie wstawienniczej chciałbym zwrócić, bo mówimy cały czas o modlitwie wstawienniczej, że stawką w modlitwie wstawienniczej jest życie albo śmierć tych, o których się modlimy. Wszędzie, gdzie czytamy takie sytuacje, bardzo trudne sytuacje, jest życie albo śmierć. Gdy nie widzimy realnego zagrożenia, jakim jest śmierć wieczna człowieka, to modlitwa nie będzie skuteczna. Modlitwa wstawiennicza.
bo my też chcemy teraz się modlić i chcemy się modlić przede wszystkim o zbawienie tych, którzy tutaj przyjadą. I gdy nie widzimy naprawdę, czym jest, co grozi człowiekowi bez Boga, to nasze modlitwy nie będą skuteczne. Jeden z pastorów, który tu niedawno usługiwał, mówił o swoim zagubionym synu, którego pogrążyły narkotyki, później nawet nimi handlował. Był z daleka, daleko od, no, w świecie. I kochani, to, co przejęło tego ojca, tego pastora, odnośnie swojego syna, to sen, który miał. A sen był taki, że śnił mu się ten syn, który był przywiązany do drzewa, nagi, ale widział go tyłem. I on po prostu wiedział, co to oznacza. W świecie przestępczym, mafijnym, takie przywiązanie do drzewa oznacza nic innego jak wyrok śmierci. Dopiero ten sen go przestraszył i dopiero wtedy mówi, że zaczął się tak niesamowicie o niego modlić, dlatego że wiedział, że po prostu jest już na niego wyrok. Już to nie ma przelewek, po prostu, że jeżeli coś się nie stanie, to jego syn zginie. Dopiero wtedy się przejął, gdy widział, że jego syn może w każdej chwili umrzeć. I wyczytałem kiedyś takie zdanie z pewnej książki i ono brzmi następująco. Nasi ojcowie żyli pod wpływem przerażającego losu ludzi, którzy umierają bez Chrystusa. A my jesteśmy pod równie silnym wpływem przerażającego losu tych, którzy żyją bez Chrystusa. Czy rozumiecie? Nasi ojcowie żyli pod wpływem przerażającego losu ludzi, którzy umierają bez Chrystusa, czyli ci, którzy umierają, idą bez Chrystusa, czyli idą na wieczne potępienie. To ich przerażało. A nasze pokolenie również jest pod silnym wpływem przerażającego losu tych, którzy żyją bez Chrystusa. I z powodu tego, że żyją bez Chrystusa, mają się tak, tak, tak i tak. I często my jesteśmy przerażeni tym, że w jaki sposób oni ponoszą konsekwencje tutaj życia na tej ziemi, jako konsekwencja odejścia od Boga, jako konsekwencje życia w grzechu. I to nas przeraża. Zamiast powinno nas przerażać to, co czeka tego człowieka po śmierci. Amen? Nie słyszę. Myślę, że to jest zasadnicza różnica i modlitwa wstawiennicza to coś więcej niż modlitwa. To gotowość, aby mnie Bóg poprowadził do tych ludzi i zrobił wszystko, co mogę, aby ich zawrócić z tej złej drogi. I tutaj potrzebujemy właśnie odwagi. Tutaj potrzebujemy Bożej odwagi. I naprawdę módlmy się najbardziej o odwagę. Wiecie, kiedy Estera była przez taką sytuację, kiedy naród izraelski miał zginąć, ponieważ też był wyrok na nim wydany, ona również prosiła o to, żeby Bóg przede wszystkim co dał jej odwagę, żeby mogła pójść do króla wbrew prawu, wbrew zakazowi i żeby Bóg sprawił, żeby jego serce było przychylne, tak, do prośby Estery. Ona powiedziała, że jeżeli mam zginąć, to zginę. Wiecie, taka odwaga właśnie, gdzie jesteśmy narażeni na swoje własne życie, bo, że możemy nawet zginąć. Czasami modlimy się, uważam, nierozsądnie, bo modlimy się, Panie, zbaw tego człowieka, Panie, zbaw tego sąsiada mojego, Panie, zbaw tego człowieka. Wiecie, jak gdy zacząłem się zastanawiać nad tym, stwierdziłem, że to nie jest właściwa modlitwa. Dlaczego? Bo Pan Jezus już wszystko zrobił. Już go zbawił. Amen? Pan Jezus już wszystko zrobił, już zbawił tego człowieka. Tylko chodzi o to, żeby ten człowiek mógł usłyszeć tą dobrą nowinę. Chodzi o to, żeby on mógł po prostu skonfrontować się z tą dobrą nowiną. I chodzi o to, żeby był ktoś, kto w sposób właściwy mu tą dobrą nowinę przedstawi. Żeby on mógł ją zrozumieć, żeby on mógł mieć po prostu serce otwarte. I kochani, dlatego Paweł tak wiele razy mówił, módlcie się o co?
o to, żeby się ludzie nawracali. Nie. On mówił, módlcie się o to, aby mi dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, jak to czynić powinienem, abym ją mógł z odwagą zwiastować. To jest Efezjan 6, 18. A więc desperacja. Panie, musisz mi dać odwagę, musisz mi dać moc Ducha Świętego, abym poszedł i głosił Ewangelię. Inaczej, bez tego ja nie jestem w stanie po prostu być Twoim narzędziem. Nie jestem w stanie przekazać Ewangelii. A jeżeli nie przekażę Ewangelii, to jak człowiek może uwierzyć? Sama modlitwa bez zwiastowania Ewangelii to jest tylko połowa. Połowa, dlatego że my powinniśmy się modlić, Panie, ja chcę być tym narzędziem, którego Ty chcesz użyć. Właśnie w Dziejach Apostolskich, to co pastor przeczytał przede mną w 4 rozdziale, czytamy, że właśnie oni się modlili, Panie daj, abyś słudzy Twoi z odwagą głosili Twoje słowo. I oni co? Poszli, szli i głosili z odwagą Słowo Boże. Oni o to się modlili, oni nie modlili się, Panie, odkryj ich oczy, żeby zobaczyli światło Ewangelii. Wiecie, kochani, my czasami mamy takie bardzo duchowe nasze modlitwy i one są takie bardzo, wyglądają bardzo duchowe. Panie, błogosław ten czas, błogosław dni skupienia, błogosław tego człowieka. Tak naprawdę brzmi to duchowo, ale powinniśmy się raczej modlić. Panie, poślij mnie, zrób coś, żebym mógł być Twoim narzędziem, żebym mógł zanieść dobrą nowinę. Tak jak w Ewangelii Marka 16 czytamy, oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. A więc, kochani, żniwo wielkie jest, ale właśnie problem w tym nie, że ludzie się nie nawracają, że nie chcą się nawracać, ale po prostu problem w tym jest, że nie ma robotników. Że jest mało robotników. Pan Jezus mówił, proście Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. I o to chciejmy się dzisiaj modlić. Myślę, że robotnicy są, ale większość z tych robotników wszystko robi inne, tylko nie ewangelizuje. Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumieliście. Większość z nas woli zrobić taką pracę socjalną, jak gdyby, tak? Jesteśmy w stanie się poświęcić na wszystko. Mnóstwo paczki zrobić, rozdać, jakąś pomoc charytatywną, no cokolwiek. Ale jeśli chodzi o ewangelizowanie, to mało kto z nas. Tak? Jest nam to trudniej. Na pewno jesteśmy w stanie się poświęcić tym innym pracom, ale właśnie jeśli chodzi o ewangelizowanie, mówienie ludziom, że się mają nawrócić do Boga, oczywiście w sposób taki, jak Bóg chce, nie? Żebyśmy to czynili z Jego mocą, z Jego siłą, to jest nam trudniej. A więc Pan chce, abyśmy się modlili, aby Pan wyprawił robotników na żniwo swoje.